No absolutnie nie wprowadzamy euro. Polska waluta jest jakby konieczna dla rozwoju gospodarczego, jest również konieczna, co pokazały niedawne kryzysy, do spokojnego przetrwania kryzysów mniejszych lub większych, które dotykają Unię Europejską. Tylko dzięki temu, że nie jesteśmy w strefie euro, przeszliśmy przez ten cały okres kryzysowy, który jeszcze ciągle trwa, zdecydowanie łatwiej niż państwa o naszym poziomie gospodarczym lub tylko nieco wyższym, ale będące w strefie euro. Sztywne kursy euro dostosowane do gospodarek Niemiec i Francji powodują, że kraje biedniejsze są narażone na wszelkie wahania i kryzysy. Polska waluta jest gwarantem naszej suwerenności i naszego bezpieczeństwa ekonomicznego. Nie wolno nam się jej pozbywać.